cześć, witam was serdecznie. Path of Exile. Ostatnio sobie zrobiliśmy troszkę mapek. Dzisiaj jeszcze to olewam, ale na następną serię jakąś taką nagrywania ja sobie przygotuję już Mavenkę, żeby jedną zrobić tak na spokojnie, wiecie, ruszyć to. Dobra, zostało nam Stagnation. Mam tutaj inkubatory zrobione, na razie nic nie ruszałem z drzewkiem, tak jak mówiłem. Reflect, Impale, Solaris, Less Regen, może być. To bierzemy to Stagnation. Kończą nam się mapki, to jest na pewno minus. Od Kiraka dużo misji nie ma, dobra. Tu, Area of Effect, ok. Solariski. To jest tak, Stagnation, to jest tego co kojarzę z tym rzucaczem gnoju, tak? W ogóle ostatnio, w sumie mamy już 3 Divine'y. Ostatnio nam się, no, powodzi. Jak sobie kliknę chyba tu, nie wiem czy wy to widzicie, czy nie. Tu sobie pykniemy, no widać, że troszkę nas tutaj poniosło. Dobrze. Dobrze, no. DPS, to też jest głupie. Pyk. Tak wyglądają staty w sumie. Jak level się 9.4? Proszę tu. No. Proszę to naprawić. 9.4 dlatego, że pewnie mi tego testa wczytało. Tak to wygląda na ten moment. Dobra. Idziemy, bo tracimy czas. Pyk. Mamy mniejszy regen. Trochę mniejszy regen. Dobra. Energy Shielda, tylko nie do końca nas to jakoś bardzo boli, bo my mamy bardzo dużo tego, nie mam odkrytego, to sobie to wezmę. Bo mamy... Jak to się zwie? No, mówcie. Mamy duży licz. Zingi. No, także nasza wartość troszkę wzrosła. Teraz ja sobie patrzyłem, bo można byłoby wziąć tego Timeless Jewela. Chyba od Dominusa to był, nie? 3% more damage, czyli tego podliczenia końcowego per power charge, skoro już idziemy pod te power charge, nie? Ale to by dało nam... No nie, że mało, bo to by dało nam ze 100 ponad hit DPS-a. No, to prawie Squire chyba, nie? The Oppressor. Ile? 0,5? No, jeden chaos. Ja wiem, że to jest jeden chaos i można byłoby to sprzedawać wszystko. Ale... Szczerze? Dobra, co? Robimy od razu tego Legiona, myślę. Stagnation. Bardzo dobra mapka do robienia Legiona. Jeżeli jesteście w stanie, to... sensownie czyścić. Olewam tego. Dobra, i teraz mięso. Kurde, belak, to się wszystko rzuca od razu, to jest rzeźnia. Także to mi przychodzi na myśl, czy ja bym chciał docelowo w to iść. Czy jednak potrzebowałbym jakiegoś przedmiotu takiego turbo dobrego jednego, który byłby game changerem tak naprawdę i co to mógłby być za przedmiot. Dobra, dobra koledzy, ja tu widzę, że wy się świetnie bawicie. Ua, coś tam go ładnie zgarnęło. Od dzisiaj robię postacie tylko, które robią Legion. No po prostu uwielbiam to. Tornado Shot? Nie, nie, nie. Tornado Shot do nagrywania się nie nadaje. Sprawdzałem. Do grania się nie nadaje, a co dopiero do nagrywania. Dobrze. Odpaliłem nagrywanie? No się zobaczy, nie? Karu i Splinter. Te na czerwono to są koraptowane. Tak jest, co to jest? Tam se podniósł.
Dobrze, tu było parę skrzynek, które ja bym chciał jednak obejrzeć. No, te pomarańczowe. Kurde, ile tych... To mi nie obchodzi. Podoba mi się, jeżeli chodzi o Legion, podoba. Podejrzewam, że to nie jest najbardziej zyskowna rzecz, ale ja lubię tak sobie zbierać. Ja jestem ogólnie typem zbieracza, jeżeli chodzi o gry. Lubię kitrać tam sobie parę rzeczy w plecaku. Cieszy mnie, jak coś wypada, jak to powoli tam sobie puchnie. Crusader Boots. To lewam, tak jak mówiłem. Muszę kupić sobie podkę 8.3 plus eye level. Nie, Opal Wand to jest pod cold, to tym bardziej mi się nie przyda. I zrobić ją jakąś taką konkret już, nie? Czyli odzyskuję jakieś... Odzyskuję już jakieś punkciki przy krytykach. Ciekawe, czy to się sprawdzi na tej postaci. Tak jak mówiłem, nie wiem, czy kryty generowane przez arka liczą się jako jeden kryt, jak się zaczyna atak, czy każdy pojedynczy przeciwnik, w którego trafię kryta, generuje właśnie tego tika takiego, nie? Bo jeżeli... Jest to na zasadzie, że o to mieliśmy chyba u tego, Nameless Seera tam, nie? Tą tarczę, albo się mylę, albo podobną. Bo jeżeli tylko pierwszy strzał generuje kryty, to się nie opłaca kompletnie. Bo to będzie jeden strzał na ileś tam, wiecie, czasu. Jeżeli idziecie pod jakiegoś turbo atak casting speeda, to już się opłaca, nie? Invulnerability aura i hasted. Może być upierdliwe. Kurde, wybieram to jakbym... To wymyśliłem, co? Ja to jestem koleś jednak. Dobra, powiem ci tak, nie zesraj się. Standardowo. Łapami macha to. Wymyśla. Aha, bo ja mam zwiększony czas, dlatego mi tak dobrze poszło. Teraz mamy do... No, tu chodźmy. Tak jak mówiłem, pójdziemy w tego Expedition, jak coś sobie drugie drzewko zaplanuje inaczej i tyle. Ja jestem świadom, że ja nie wykorzystuję potencjału w 100%, przez to, że ja właśnie nie biję cały czas tym Sigil of Power, który de facto zwiększa kolosalnie nam obrażenia, które są zwiększane chyba też przez spell damage, nie? Increase. Carnal Armor, ale to jakby to 8.5 mi takie coś wypadło, to spoko. Już? Hołajpka. Ojeju. Gdzie teraz te naleśniki odbijają? Obiadłem się i jest lipa. Pierwszy dzień po chorobie, gdzie mogłem coś zjeść konkret. Dobra. Aha, to jest wiadomo co i teraz... Dobra, dobra. Trochę klepią. A professional like myself knows that when you say prisons, miss making my sword. You surprise me, Hillock. I am no beast of burden. Wyrzuć na razie to. Weź to. Ten tam przeżył. Do miasta byś się cofnął, jak masz tak mało życia. 7 armora, 4 energy shielda. To już z tego ludzi nie będzie. 7 increase attributes myślę, że mogę zrobić. Aczkolwiek nie jesteśmy w żadnym stopniu stat stackerem, więc i tu bym to wziął. Totalna lipa. A i tu już wszystko mamy.
sumie nie mogę to sprzedać. Alteration, jak będę chciał robić tego Potiona chociaż jednego ogarniętego, to jednak zejdą te alterationy. Chociaż mogę w sumie dwa zrobić, tylko nie wiem jakie, chyba z tego armora zrezygnuję. Wolę evasion boostować. Ten ring unikatowy, myślę, że to był niepotrzebny strzał. No tu jakiś mały rest tylko jest, szkoda. The Hungry Loop. Dwa chaosiki, no, zobaczmy. Spróbuję to sprzedać. All Elemental Mana Regen Max Mana. Cold Damage. All Elemental Mały Life. To na chromejtyczka dobrze. Stryk. Go with courage. Ile mamy? 18 Glass Blowersów i 35 Instillingów. Instillingi to jest naprawdę 6 chaosów taki kosztuje. Czy ja mam wszystko? Tak zawsze lubię zerknąć, chyba że jest jakoś... Chyba że jest jakiś sposób, to możecie mi napisać, żeby to podejrzeć szybciej. Dobra. Bardzo mnie cieszy, że troszkę ten atlas. Znowu to samo. Że ten atlas troszkę udało nam się już uzupełnić. To wiecie, to jak ja tam sobie biegam, to mi to ułatwia trochę sprawę. Ja mam więcej mapek, które wydropią do biegania, bo tak to ja odkładam tak naprawdę. Te mapki, których ja nie mam zrobionych. Pewnie mógłbym na przykład robić je niebieskie, bo robię je niebieskie i nie zaliczałbym atlasu, ale jakoś tak wolę, wiecie, mieć jakieś zasady. No, także teraz nie wiem, ile znowu przerwy od nagrywania sobie będę miał. Kilka dni na pewno. Więc będę miał chwilę czasu, żeby to tam jakoś... Co za wariat. No, dosyć mocny. 35 monsterów. Nie opłaca mi się tam lecieć po to. Szczerze, idziemy stąd. Tam były jeszcze 9 monsterów przecież, czy tam z 8 w tej esencji, więc jak ja tam będę biegał, to po prostu strata czasu. Ok. Mapki. Aha, bo ja tu tak wszedłem odruchowo, a tu już nie mam mapek do robienia. Dobrze. Jak to wygląda? Sunken City. Co ja robię? Nie tak. A bym se zrobił babola. Tu. Ashen Woods. Orchard Reef. Sunken City, Under Temporal Chains, Effect, Curses. Nie jest najgorzej, dobra. To nie będzie z tymi typami na środku? Temporal Chainsy troszkę będą bolały. Same te nekromanty. Te będą upierdliwe, no. Lecimy. Czyli będziemy mieli kolejny tier pełen zaliczony już atlasu. Bardzo mnie to cieszy. 8 tier? 7-5 level? Tak. Delirium? Nie odważyłem się jeszcze. Nie. To będzie co innego. Ancient City to jest chyba tego, nie? To będzie Arakali. Czyli taka walka dosyć upierdliwa, ale nie jakaś okrutnie zła.
Cartography Scarab. Zastanawiam się nad tym, tymi 20 punktami, czy to by się nie przydało teraz na początek, bo te skaraby to... Przecież wszyscy wiemy, że ja ich praktycznie nie użyję, nie? Do farmienia. Chyba, że do sprzedaży, no to podejrzewam, że one... To podejrzewam, że one mogą troszkę kosztować. Nos mnie swędzi. Łozma się mi się pewnie zakręcił. Że nie... No. Znowu instilink orby, także mówię, no tutaj te instilink orby, tak jak zawsze się o nie walczy. Znaczy walczy. To też jest zawsze z mojej strony tam gałgaństwo, bo ja tak gram na Trade Lidze, ale tak ograniczam ten handel. Podejrzewam, że gdyby tam grać jakoś turbo ogarnięcie, czyli jak większość graczy co nagrywa pewnie, albo streamuje, to pewnie ten handel da się tak rzeczy robić szybko. W sensie mam na myśli, że szybko tradeować jakieś przedmioty podstawowe po parę chaosików. I dzięki temu bardzo szybko progresować. Gains random charges. Nie jest niebezpieczny ten bosior chyba. Żebym zaraz się nie pomylił, bo mam blida. O, tak jakby mi sieknął jednego strzała. No też rośnie nasza siła mimo wszystko. Zrób to. O, tutaj to kogoś pogięło z tym startem. O nie, boss. Spierniczamy stąd. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Kiedyś mnie ten boss poskładał po prostu. I tyle było. Znaczy podejrzewam, że teraz to by się nic nie stało takiego, no ale też mam tą klątwę. A ja nie znam kompletnie ataków tych bossów z Breach'a. Ale dosyć często się generują. To już jest czwarty czy któryś boss właśnie taki. Kurde, nie mogę. Ciekawe, czy, ale to też, no tak jak mówiliśmy, jak ja tam wam pokazywałem drzewko, w co ja tam chcę jeszcze pójść. Aha, bo tu nie ma dalej przejścia, to nie wiem, co ja się cofam. Czy zróbmy tak, bo jak ja padnę gdzieś i będę miał całą tą drogę przechodzić, to się delikatnie zdenerwuję. Tych nie potrzebuję, laba to ja nie będę na razie biegał na pewno. Jak już będę chciał biegać, to raczej tego trzeciego bym biegał. Jeżeli będę chciał jakkolwiek zrobić tego quality w arkach, właśnie mieliśmy te arki poklikać. Nic mi nie mówicie. A nie, nie mieliśmy poklikać arków, bo jeszcze nie mam arków zrobionych. Ten mój jest na 20 poziomie i to by na tym byśmy skończyli z tych chyba 20-procentowych. Kurde bele, podnieś to, no. Zaraz będzie walka z bosiorem. Kolejny punkcik. Co, w Tugena pójdę chyba. Każdy inny i tak się szybko generuje. Danik jest co innego.
O, to jest akurat średnia mapka do robienia Legionu, myślę, chociaż te platformy czasami fajnie wyglądają. Znaczy, że są większe trochę. Poisons. Jakoś poszło. Okej. Nie mamy szybkości wystarczającej takiej do ucieczki przed Legionem teraz. To też trzeba mieć z tyłu głowy, że jesteśmy spowolnieni, więc tu nie liczcie na muzyczkę, że tak to powiem. Nie liczcie na muzyczkę, ale najpierw zrobię bossa. W razie jakbym miał się jakoś głupio wywalić. Dobra. Jaką bułę zebrała. Hi. Oj, 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 oj. Tu jesteś? Okej. Przepraszam bardzo. Bo najgorsze, co się mogło wylosować. Wybuchy zwłok. Dobrze, mamy to. Tropical Island, tego nie mieliśmy. Tier 9, fajnie. Czyli mam być szczery, to już wolę tą mapkę wziąć w razie co, jakby miało się coś popsuć. Muzyczka fajna. Okej, okay, jeszcze Legion został do zrobienia. No, jak stary tu usiądzie, to teraz to idzie. No, mapki klepiemy. Progres leci do przodu, tak? Nie jest to najszybszy gameplay. Gameplay. Ale taki jedzie. Każdy słabszy gracz może się dowartościować przy tym gameplayu. Na przykład ja. Dobra, aha, bo mamy te do sprzedania. Co tu mamy? Critical Multiplier Implay Suppress, spoko jest. Hello. Może być. I myk. No, inkubatorki widzę już tam się puchną. To biorę. I idę stąd, okej. Tu był pan Legionix. Ja muszę zobaczyć, ile sekund teraz to trwa. Cały ten event. Pewnie po jednej sekundzie to się zwiększa, czy coś, albo po dwie. I must have time to gather my will. Tracę czas. A tu są skrzyneczki. Jeszcze 5 sekund, panie. Hi, 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 nope. Please, no. Please, stop. Don't hurt me. No more. Muszę stąd iść. No i gitara.
To za zabicie mojego golema. Wajza. Hinder cały czas na nas działa oczywiście. Yeah. God damn it. Okej. Heavy belt. To bym wziął. Onyx. Murderer. Ja nie kojarzę też do końca tych nazw, tych wszystkich. Właśnie. Evasion Energy Shield. Potężne. To było potężne. Warto było tam latać i się... Bez Dexa. No bez Dexa to raczej amulet to mnie nie interesuje. Jest Skaur. Skaur bardzo ważny. Okej. Okay. Ten Fire and Cold Resistance w butach w Implicicie, to już o tym mówiłem. Że to wydaje się fajną opcją, bo buty zwykle nie mają Implicita. Ale to często zamieniamy właśnie Implicitami Eater of Worlds and i Searing Exarcha. Więc często docelowo i tak się to przelosowuje. Tu sobie mogę posprzedawać. Reduce Flask Charge Used. To też by było niezłe, nie? Taki sufiks. Sufiks. Flaski. Resist. I strength. Nie. Flaski, resist, dex, int. Albo dex, strength. O. A w... Ej, to już jest dobry pomysł na pasek. A w prefiksach life, mana i energy shield na przykład. I jeszcze fajnie jakby to był... Właśnie. Stygian. Pasek. Dobra, mamy kolejną mapkę do zrobienia. Aha, tu coś w ogóle sprawdzić, bo ja często o tym zapominam. Dobra, co? Następna mapa od razu, pyk. Tu jest niby ten supres, ale supres zwiększa... Znaczy zmniejsza właściwie. Aha, to less pack size. Rarity, to ja na to nie liczę. Takie zwierzaki te, to widzę, że może być małpon bossem. Jak w ogóle to wygląda, mapa? Tu mamy, ósemki mamy. Dziewiątki zostanie tylko park map. To dzisiaj zrobimy dziewiątki wszystkie na pewno. Bo zrobimy to i zrobimy park map. Park map jest fajny, też bym mógł go już klepać. Co tu jest? Life Regens Consecrated Ground. Nie powinno być aż tak ciężko. Przerwał mi golema? Nie przerwał mi golema. On ma Life Regen, trzeba go szybko składać. No taki ten przeciwnik był... upierdliwy. Nie, że mocno bił, ale... upierdliwy, dobra. No i Legion jest, tak jak mówiłem, Legion się... chyba 90% szansy mamy na to, że on się pojawi. Później oczywiście, jak macie skaraby już jakoś tam... chcecie maksymalizować te mapki, to podejrzewam, że usuwa się... usuwa się szanse na to, tylko się wrzuca odpowiedniego skaraba. Coś tam wypada non stop. Co tu się dzieje? O, najważniejsze scrolle są. No. Tropical Island to... A, już, bo nie mówiłem co to za mapa. Na pewno jest ten... jak on się nazywa? Małpon. On na samym końcu tych wysp tam jest. Bardzo fajna mapa, lubię ją. What the fuck?
Trochę dużo tego tu było. Zaraz zrobimy tego od razu. Legionsa. Ale to ja sobie najpierw dojdę do zejścia do jaskiń, bo jest jedno zejście do jaskiń. Albo dwa. Ale zawsze przy tym zejściu ja sobie takiego save pointcika robię. W postaci. No, tyle ten był. Save pointcika w postaci portalu. Właśnie. Tam zawsze jest chyba rare albo magic monster. Dobra, Legionix. Bardzo fajna mapa na Legionixa. Dużo wolnej przestrzeni, gdzie może się zespełnić przeciwnik. Nie najbardziej kręcą skrzynki. To jest moje. To jest moje ulubione zajęcie. Stanie w miejscu podczas Legionu, to ja nie polecam. Ten mnie tu drażni, bo ma osłonkę. Tego to tam chyba cytki swędzą z tą szybkością ataku. Miał szans go zabić. Ładny koleś się wylosował. To wiecie co? To zadzieram kieca, zbieram co mogę. Ten koleś na szczęście atakuje z dystansu, więc on sobie tam będzie pewnie stał do usrany śmierci. Nie ma sensu po prostu tracić czasu na takiego typa. Soul Eater schodzi? A, prawie. To light. Nawet nie wiedziałem, że Soul Eater schodzi po czasie, tak jak z Headhuntera tylko, tak? Dobra, mamy to. To easy. Wystarczyło go tylko trochę wymanewrować. Diviner. Tak jak... rzadko robię Legion jako tam główna jakaś... aktywność, tak? Nawet mi się podoba. Skrzynki się otwiera, to jest... Kinetic Blast. Może zagramy Wonderem? No ja grałem Wonderem, to już mówiłem, nie? Jak jeszcze Power Siphon nie był zmieniony. Gdzie dało się go pod baraża tam wrzucić i... mucić przeciwników, znaczy bossów. Kinetic Blast do czyszczenia był mapek, a Power Siphon na sześciolinku do... klepania bossa. Dobra. Na co komu efekty? Efekty tych footprintów, jak można sobie zrobić w butach taki fajny implicit. Czy nie wiem, czy ten nie Sub, tylko Scorch to się chyba nazywa? Greetings. Scorch. Teraz nie pamiętam, który jest. Który? Czy któryś z tych dwóch nie jest lepszy? Znaczy na pewno któryś z tych dwóch jest lepszy, debilu. Tylko że ten drugi, którego ja nie mam, nie jest lepszy. All Lightning Games, Maximum Mana, Evasion Multi. Ten Cold Damage jest do dupy. Ten Cold Damage, nie? Tylko to nas nie ratuje też tego, żebyśmy nie mieli life'a.
Czyli byśmy musieli mieć wywalony ten evasion rating. No. Ale ciekawe. Belt of the Deceiver. Nawet. Buty jeszcze tu. Go with courage. Pytanie tylko, czy nam ten plus jeden All Lightning Skills aż tyle daje, bo to by trzeba było już w pobie sprawdzić, czy to jest dla nas aż tak opłacalne, nie? Dobra, idziemy. A, jeszcze jedną mapkę dzisiaj klepniemy. No tak jak mówię, tego parka pyknę. I tak naprawdę zostaną nam już na prawie najsłodsze rzeczy do zrobienia. Ja postaram się pofarmić jakieś mapki 8-9 tier. Że może coś podropić. No, ten evasion, myślę, że on działa. Anegdot, angeno, geot, czy jak on tam ma staw. No, bez evasiona myślę, że tu mogło być krucho już z nami. Templar Legion, Splinters, ja to wezmę. I must have time to gather my will. Heavy belt, Val mask. Val mask. Obsrywam to na razie. Nie, takie tiery, nie? Bo to chyba na item level wpływa też ostateczny. Więc jakbym chciał cokolwiek tam spróbować chociaż skraftić, no to chyba to by wypadało chociaż. O. Jest bosior. Wypadałoby chociaż na jakichś mapkach tieru 15-16 chyba to dropić, nie? Dobra, tyle. Kolejny punkcik. No i akurat zrobimy sobie, że się tu dżyn częściej pojawia. Świetne wyczucie dzisiaj. A, świetnie, dwa portale straciłem. Greetings. No. Trzy divine. Będę musiał zobaczyć, czy nie będzie. False Birds, Faster, Life, Mana. Ten minion tak. A bo to podminiony jest fossil. What the fuck? Te buty pod ten. Będę musiał zobaczyć, czy tego divine jednego nie sprzedać. Jakoś pod chaosy tańszy sprzęt pokupować. Więcej, ale taniej, nie? Jeszcze przebrać te będę musiał. Dobra, robimy standardowo. Map. 9 tier, tak? Został nam tylko park map. Mamy szansę to wylosować. Glacier. Park map. Ok. Czyli udało się zachować sporo mapek. A co to są w ogóle? Arachnid Nest Excavation. Grotto. O, to już wiem, co będę farmił. Pit, Underground Sea, Mervale i Wasteland. Też chyba spoko, nie? No to spoko. Tunic Bosses. Nie. Monster Damage. Kurna chata. Reflect. Monster Damage. Nie chcę Monster Damage'a. Possessed. To jest dosyć ryzykowne. Ja wiem, że to jest tier 9.
Ale ten boss nieraz mnie poskładał właśnie przez takie coś. Monster, Withered. Może być. Aha, to nie, to wolę w ten sposób. Dobra. To lećmy zatem. Ciepło mi się robi. Komputerek, no nie jest aż taki gorący, jakby się wydawało. Nagrywanie go mocno obciąża. Podejrzewam, że tutaj też by pomógł minimalnie lepszy procesor. Nagrywanie go dosyć mocno obciąża. Ale to cała wymianka by się przydała. Najgorsze jest to, że się nie opłaca po prostu, o ile w ogóle są dostępne jeszcze jakieś mocne części. Po prostu chyba inwestować w tego kompa ileś tam stów. Już chyba lepiej dołożyć dodatkowy 1000 i kupić chociaż z jakimś na przykład płytą główną lepszą, nie? Nowszą i tamtego próbować jakoś upgrade'ować. Tak mi się wydaje. Ale to. Będzie czas, kiedy będę musiał się tym zainteresować w sumie. Może doczekamy takich czasów. Że stary będzie nagrywał częściej, szybciej i lepiej. Tak. Ten fibul dostaliśmy. Jeden plus jest taki. Jeden plus jest taki, że Harbinger nie zostawia zwłok, więc typ, który wybucha zwłoki, będzie musiał stworzyć swoje. Nie może korzystać z gotowców. No to dla nas nie jest karcer. Znaczy tyle, że są rzadsze. Park mapka, fajna mapka. Prawdopodobnie też będę ją farmił, jeżeli znajdę ją wystarczająco często. Tam poza nagrywaniem. Wiem, że tier 9 to nie jest coś, co można nazwać farmieniem, tak? Ale chodzi o sam. Dobra, mamy to. Map device unlocked. I bierzemy sobie tutaj mojego ulubieńca, kochanego Tugena. No od razu. O, tu jest Recipe. No. Idziemy zrobić tak. Bonus objective zrobiony. I plus jeden chaos. Przeżył. To ci dopiero wariat. Okej. Ja jestem content z dzisiejszego tutaj dnia, że te trzy odcinki udało mi się nagrać. Howlajpka. O, jest. Niespodziewane. Kto by się spodziewał, że Legion się pojawił. Że broń bym kupił za tego Divine'a. To by. Znaczy ja najpierw zobaczę jeszcze sobie, bo to, no skoro już jeden z widzów tam o tym wspomniał, to głupio byłoby temu się nie przyjrzeć. Zobaczę jakiegoś poba. Nie będę patrzył na skille, tylko jak wyglądają skille. No w sensie gemy zobaczę, ale zobaczę sobie tak pobieżnie. Pasywów jakoś nie będę super oglądał, żeby się jej nie podpowiadać. Ale zerknę sobie jakoś tak budowę tego Frostbolta tam, Ice Nowe. Dobra, straciłem dosyć czasu na tego typa, który nic nie wydropi.
te templary to są pierdliwe. Dlatego na przykład Toxic Rainem to jest bardzo słaba opcja. Coś tu mocno hita, ej, ej, ej. Aha, bo mają dodatkowe projectile, pindole. Bo Toxic Rain im przeleci cało, to wiadomo, no. Podejrzewam, że są ludzie, którzy robią tak Toxic Rain na Caustic Arrow ewentualnie. Z jakimś piercingiem może? Dawałby radę. O, lubierdliwiec. What the fuck? Dobra. Wszystko? Wszystko. Plus jest taki, jak będę chciał coś kupować, robić, że mam możliwość... O Jezu. Że mam możliwość przelosowywania już... Jakby to powiedzieć... rezistów, nie? Z Harvesta. Więc jakbym coś tam kupił, nie muszę teraz się tak bardzo przejmować tym, czy... Czy na pewno rezisty mi zagrają? Szybka mapka, park, muszę przyznać. To to. Atak, speed, life, mana, rezisty. Physical damage to nie. Mały movement, mały life przede wszystkim, nie? Więc to też Lipton, a ten ametyst też nie. Myślę, żeby kupić właśnie takiego ametyst ringa. Fajnie byłoby mieć już wszystkie te zrobione, nie? Żółte tiery mapek, to nie musiałbym oglądać, co mam, co nie. Ametyst ringa. O, 100 chaosów. Z implicitem chaosowym. To by było coś. Te talizmany, to ja nie wiem. Chyba wszystko ma. Dobra, no i ja tutaj sobie zaraz rzucę. Dobra. Kurde, jeszcze jedno. Hello. Greetings. Journey well. Kurde bele. Kusicie mnie. No nie no. Monster damage, physical damage, nie. Many power, impale, cooldown. Cooldown nas boli bardzo. To sest. Za dużo tracę tych, ale ja sobie to na farmie. Skaury, monet, posest. Ej, to jest masakra. Posest. Cannot regenerate life, mana. Może być. Biorę to. I lecę. Rare, increase area of effect. Róbmy to szybko. O, monolit legion. Jak będzie expedition, to ja go nie robię tutaj. Bo nie powiem, że teraz mi trochę już na czasie zależy, bo już jest 50 minut. O 18 mam czas. Jest jakiś Master of Disaster tutaj ewidentnie. No i poskładał naszego misia pysia. Chaosik. Tak jak się w poprzedniej lidze Affliction jakoś nie cieszyłem z tych chaosów, bo to przecież... Taką wartość miało, że masakra. Znaczy ja wolę takie ligi, o, jeżeli mam być szczery. W
których ciężej to wszystko leci. Nie wiem, nie jestem jakimś zwolennikiem turbodropa. Zaraz mi się wszystko kojarzy. Znaczy ma to swoje plusy. Robi się więcej takich OP postaci dla ludzi i tak dalej. No ja nie korzystam z robienia OP postaci. To jest chyba lipa z tego, co ja kojarzę. Trzy chaosy. Ja nie korzystam z takich rzeczy i wiecie, że ja tam te postacie, to ja tam marne robię. Midgame'owe maksymalnie. Zresztą ten Toxic Reignik tam był fajny, już mi się wydaje, że ta jako postać, to zaraz za Blade Vortexem była spoko. I tam były komentarze, też ludzie doradzali, mówili, że jeszcze da się mocno, o wiele mocniej zboostować tego Blade Vortexa i ja wiem, że takie coś jest. Tylko mówię, no ja nie jestem tryhardem, nie? To trzeba mieć na uwadze, że ja tryhardem nie jestem. Więc u mnie takich raczej buildów w życiu nie zobaczycie, chyba że nie wiem, zostanę pełnometrażowym, może to jest źle, nie. Jak to się zwie? No, w pełni zatrudnionym na YouTubie, o, streamerem. Pełnowymiarowym, o. I wtedy ja sobie będę mógł siedzieć po 7 godzin i sobie farmić to i sobie robić różne rzeczy. To bym wziął. I Karnal Butsy też bym wziął. Zawsze jest szansa, że coś wyjdzie. Klątwa się nie rzuciła. Jest dużo rzeczy właśnie, które trzeba rzucić, żeby to zadziałało. Klątwa. Seagull of Power. Ten się rzuca sam, o dziwo. Applies random fire damage. Olewam. Z Marvelką już walczyliśmy. Na tej unikatowej mapce. Rzuć jej tu klątwę, a nie świrujesz. Dobra. Nie wiem, co było na tym crafting recipe, bo się skupiłem na tym, że ona się przeniosła. Dobra, mamy to. Pierwsza, 10 tierowo mapka. Ten Endgrave Wand. No, mogę zobaczyć. Aha, bo ja zrobiłem tu. Contain. Czy ja bym chciał contain? Czy ja bym jednak chciał coś innego? Mógłbym container zrobić, nie? Że będziemy mieli częściej te mapki. Ale to ja bym już w tę stronę poszedł, jak już bym miał iść. Także ja sobie będę mógł też farmić ekspedycję. Z tradowania ekspedycji to ja tam nigdy wam jakoś turbo materiału nie robię, bo... Chyba że akurat zrobimy woranę, jakąś się trafi, wydropi mnóstwo tych exotic coinage'y na odcinku, to wtedy ja sobie ewentualnie z wami tam handluję. No to raczej widzicie, ile ja tam mam currency aktualnie. Bo to raczej tylko was powinno tam interesować chyba bardziej. Jakichś krzywych ilości ja tam nie zbieram nigdy. Wiem, że tam byli widzowie, którzy proponowali jakiegoś headhuntera, na przykład pan Walek, to nieraz była taka propozycja, pewnie na przykład jakiegoś Divine'a pożyczyć, albo na przykład 100, bo Mirror of Kalandra sobie kolega zdropił na poprzedniej lidze i spoko, ja to doceniam, to nie jest tak, że nie, ale no ja nigdy nie czerpałem jakoś turbo przyjemności z takich rzeczy. Wiecie, nagle wpadamy z Headhunterem i... Chociaż to też nie jest tak, że Headhunter podejrzewam, że jest totalnym game changerem, nie? Nigdy nie miałem, szczerze. W łapie takiego czegoś.
Zbieram te unikaty, jakby nie wiadomo co było. Już jednego wymieniłem. Ale jakoś nigdy z tego... Czekajcie, gdzie był ten? Tu. Dobra. To jest dosyć proste, widzę. Oni się, widzicie, oni się aż tam pojawiają, dlatego... Takie właśnie legiony w takich miejscach to nie jest wcale dobry pomysł. Dobra, bo ja se tu niby przybiegłem, ale ja nic z tego nie mam. Dobra, mam jakiegoś Eternal skrzynka. Ale muzyka mi się kończy. Wszyscy wiedzą, że muzyka jest najważniejsza. W sumie tak technicznie rzecz biorąc, Ark jest bardzo fajny, jeśli chodzi o Leech, nie? Bo jednym strzałem tak naprawdę zagwarantujemy sobie, no znaczy z Unleashem mówię teraz, praktycznie full stack tych. Full stack liczy. Tych instancji, nie? 5 albo 10. 10 chyba, nie? W life to jest 2% max. Greetings. Ładny movement, lightning regen, ale intelligence. Już lepiej byłby spell damage suppress dostać. Physical damage. To coś było chyba z 2 czy 3? 3. Spróbuję, no jak będę siedział i sobie grał, to tam jak ktoś mi napisze, to mnie to tam nie boli, nie? Dobra. Farewell. Negotiable, kiedyś tak napisałem i teraz miałem pełno wiadomości, czy nie chcę za tyle i tyle. Czy spoko, jak nie znacie do jakiejś ceny, a koleś tam wam napisze w ogóle, nie, że chce, to zawsze możecie automatycznie zejść z sceny i opchnąć to. Aha. Oro Sacrifice nie był pod Flicker Strike'a? Corrupted, ale nie ma zmienionego. Nie ma zmienionego Implicita nawet, więc Lipton. Diviner. Dobra, tyle. Wracamy do wioski, robimy porządek. Kończymy ten odcinek Szeks. Dobra. Zbliżamy się wielkimi krokami nareszcie po 20 kilku odcinkach. A, 3, 4, 5. 5 mapek. To dałoby się radę w jednym odcinku zmieścić, o ile na farmie akurat 5 mapek. No i wchodzimy do najlepszego rozdziału w grze dla mnie. Więc trzymajcie się ostro. Ja się postaram tam podropić, powymieniać te mapki, żeby mieć Corrupted Undefined. Super. Spell, Critical, Life, Lightning Res, ale nie ma Dexa. Damage over time multiplier. Nie ma Dexa. 36. O, prawie 6 tablet. Okej. Okay. Coraz więcej się tego pojawia, powinienem test używać chyba najpierw. Chociaż jak mam wybierać, to wolę... To wolę te wyższe levelowe zużywać, a tych nawet nie ruszyć. Ale co mi tam? Dobra. Dobra, to jeszcze jak tu jesteśmy, wymienimy sobie parę karcioszek. To jest lipa. Quality currency, mapki koraptowane. 15-tierowe. W sumie te mapki to ja na razie zostawię, wiecie? To sobie wymienimy. Jak przyjdzie na to pora.
Kartografer Chisel. Ratnest Lipa. Obliteration Lipa. Six Body Armor. Gemcuttery są zawsze w cenie, bo mam ich mało po wymianie. Currency to wiemy, co tu wypada. I fragmenty standardowo. Dobra. Chyba tylko raz mi wypadły Exalted Orb, jak one jeszcze były najdroższe, nie? Dobra, karty chyba wszystkie, tak jest. Dobra, misie pysie. Tyle z mojej strony, dzięki, że byliście. Trzymajcie się, cześć, do następnego.